Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, ruszyła piaskownica. Myślałem, że to na okrągło będzie otwarte, ale chyba jednak tak nie jest. Chyba będzie to przynajmniej teraz jakoś godzinowo zrobione. I chcę Wam pokazać o pewną bardzo znaczną zmianę, o której wcześniej nie było mowy i która jest bardzo dużym nerfem dla niektórych pojazdów. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Między innymi właśnie dla tego pojazdu, czyli E50 wersja M. Dobra, ale najpierw jak ta piaskownica wygląda, jak widzicie, wszystko tak jak normalnie, oprócz tego, że mamy do dyspozycji tylko 10 poziomy i to nie jest ważne, czy ktoś coś w garażu miał, czy nie miał, po prostu 10 dostajemy oraz dostajemy lighty, czyli lighty poziomu 8. Tutaj akurat widzicie mamy M49, co tam? Mamy RU251, mamy T54 Lightweight. Po prostu na razie są testowane te pojazdy. Bardzo duża zmiana kolejna to taka, że nie mamy tak jak na zwykłym serwerze testowym ileś tam 100 milionów wolnego expa, 100 milionów kasy i ileś tam milionów golda. Słuchajcie, mamy 500 złota, mamy 5 milionów srebra i 10 tysięcy wolnego expa, ale bardzo ważna rzecz. Otóż nie można kupić golda tak naprawdę za srebro. Znaczy, wiecie, o co mi chodzi. Nie mogę kupić tych pestek za srebro, tylko za golda. To oznacza, że po prostu wyjeżdżając na bitwę na serwerze Piaskownica, nie spotkamy gości, tak jak to na zwykłym testowym, załadowanych full goldem i po prostu nie można wtedy za bardzo czołgów testować. Tutaj, no co prawda, mogę sobie załadować za te 500 golda, ale to mi starczy na jedną bitwę, czy tam dwie bitwy, prawda? Także to jest super moim zdaniem i to jest pierwsza taka oznaka, że rzeczywiście chodzi tu o jakieś testy, a nie tylko o wypełnienie serwera. Słuchajcie, to o czym na początku mówiłem, bardzo duża zmiana, o której nie miałem pojęcia, to jest redukcja, a tak, no, nerf można powiedzieć, pocisków APCR. Kurczę, i to jest tak potężne, że szok. Oczywiście od razu Wam powiem, że to jest serwer Piaskownica, ma się on nijak do serwera normalnego. Dopiero jak coś się przyjmie, wtedy będzie wprowadzane i to jeszcze, podejrzewam, dużo, dużo wody w Wiśle upłynie, zanim cokolwiek z tego serwera przejdzie na normalny. Także wszystkie te dane, które tutaj będą z Piaskownicy i z tego filmu i z każdego następnego, możecie traktować po prostu z przymrużeniem oka, ponieważ to są testy. Ale teraz o co chodzi, bo to Wam muszę pokazać. E50M, czołgi, które mają celne działa, po prostu. Akurat tutaj ten czołg ma celność 0,35, czyli kurczę, no niezbyt celne. I czołgi, które mają APCR-y jako amunicję podstawową, dostają przepotężnego, moim zdaniem, nerfa. Dlaczego? Zobaczcie, o co chodzi. Zobaczcie, jak wielka jest utrata penetracji wraz z odległością. To jest po prostu niebotyczna. Obecnie, jak klikniemy sobie na działo, ma ono penetrację średnio 260, prawda? I teraz uwaga, uwaga. Daje nam to na 100 metrach 195 do 325. Ale na odległość 500 metrów, a przecież wiadomo jest, że takie czołgi właśnie jak E50M, czyli posiadające, no w tym przypadku już nie, ale kiedyś posiadające bardzo celne działa, mogły pozwolić sobie na strzelanie na takie odległości jak 500 metrów. Tym razem nerf jest tak przepotężny, że na 500 metrach ten pocisk ma penetrację od 122 do 203, czyli średnio ile tutaj wychodzi? Jakieś 160 mm penetracji ma, czyli no, nie nadaje się za bardzo do strzelania na taką odległość. Zapamiętajcie to, 122, 203, podczas gdy na normalnym serwerze, ja tutaj już wszystko mam, że tak powiem, zrobione, a to jest normalny serwer. 195, 325. Wyobrażacie sobie, gdyby takie coś weszło, jaki to jest nerw? Nieprawdopodobny. Zaraz, gdzie ja tutaj mam? O! Tutaj mamy 225, 375
na przeciwpancernym. 225, 375. Włączam. Uwaga, uwaga. 163, 271. To już można pewną teorię wysnuć, prawda? Że chodzi Wargamingowi o zbliżenie czołgów, żeby walka nie odbywała się na odległość, tylko w jak najbliższym dystansie. Niezbyt to ciekawe, jeżeli połączymy z tym nerfem obrotu wieży i tak dalej. No, kurczę, naprawdę niezbyt ciekawe. Wybiorę może czołg E50M bez modułów, bo na moduły to widzę trzeba by było tutaj zarobić. No, hitów nie załaduję. Mam trochę przeciwpancernych i mam trochę HE-ków. No i zobaczmy, czy ja z jakiejś potężnej odległości będę mógł coś przebić. Od 222 do 203 penetracji na 500 metrów. Coś strasznego. A na przykład ten gościu ile ma? Od 85 do 143. No to w przypadku lightów może i to fajne jest, że nie będzie tak się przebijało za bardzo. Co tu jeszcze jest za lajcik? Jeszcze jest ten. Od 78 do 131, a tu od 88 do 148. Czyli używanie pocisku tego podkalibrowego kompletnie nie miałoby sensu tutaj. Na duże odległości od razu mówię. Tam mi nie idzie grać, bo niestety Golda nie ma. Dobra, pojedźmy taką załogą bez modułów, chociaż... Dobra. 600 tysięcy. O, to zrobimy może dwie bitwy. Jedną bym pojechał... Wezmę sobie to. Jedną bym pojechał bez osłony przeciwodłamkowej, a drugą kupimy tutaj osłonę. No, pojedźmy sobie. Dobra, słuchajcie, wylosowało. Także, moi drodzy, większość, ogromna graczy jest z rozszerzeniem RU. I teraz sam nie wierzę, że to mówię, ale muszę to powiedzieć. Otóż chcę jechać w takie miejsce, muszę sobie nagrać, chcę jechać w takie miejsce, żeby babok jak najlepiej miał do trafienia. Co to się dzieje? Co z człowiekiem ten bot robi? Także jadę tu dokładnie, bo baboczki mają fajne bicie w to miejsce. Nikt nie pojechał na wyspę oprócz lajcika. Chcę dostać z baboka, żeby wam pokazać... O, widzicie taki wiatraczek zielony nad gościem? To znaczy, że dostał i o 50% zostały zredukowane chyba jego umiejętności załogi, o ile dobrze wyczytałem. No, teraz mnie za chwileczkę zobaczą. Co oni tam mają? Jak pancera? Stamtąd będą mieli bicie. Co to tutaj jest? Kurka, nie zasłaniaj, proszę. Dobra, no baboczek. Nie wiem, może nieruchomo będę stał. Uwaga. Tylko nie chciałbym znowu z jak pancera dostać. O, dobra, widzą mnie chyba. Mam nadzieję, że babok celuje. O, widzicie tam jak pancer dostał to właśnie. No. Wiecznie tu nie będę stał, no niech strzela. Dobra, uwaga, uwaga. No kurka, przydzwoniłem. Dobra, tak pod kątem. No babok, dlaczego nie chcesz strzelać we mnie? O! Widzieliście? Dostał od baboka tutaj ten. Dobra, podjedziemy. Co to tu jest? O, widzicie? Mam ogłuszenie, 20 sekund jeszcze. I czy to jest odczuwalne? Oj, chyba tak. Zobaczcie, jak wolno teraz. Tylko, że moja teoria spiskowa niestety tu się wpasowuje. A dotyczy ona mniej więcej tego, między innymi, że Wargaming dąży do
A już mu chciałeś rąbnąć, dziadygo. Dotyczy ona tego, że Wargaming, nerfiąc mobilność czołgów, niestety... O kurka, tego to nie chciałem. Ach, nie trafiłem. Nie chcę wprowadzić mapek dużych. A wiecie dlaczego nie chcę? To my nie będziemy chcieli tych mapek dużych. Jeżeli znerfią nam mobilność czołgów, to po prostu gracze powiedzą zaraz, my nie chcemy tego. A kurczę, poczuł pismo. Dupa. Kurczę, wjeżdżają nam na ten. Muszę się stąd wycofać. Trzeba się wycofać, bo nas objadą zaraz. No zdecydowanie obrót mi siadł. Dobra, mam nadzieję, że ten jak pancer teraz mi nie pieprznie. Chyba nie. No, nie za wesoło. Gdzieś tutaj nas troszeczkę objechali, ale... O, jest gościu. Dostał, tylko czy nasz obiekt... Aha, co to było? Aha. Skąd on mi walnął? To nie stamtąd. Dobra. Może jeszcze zraz mi przypieprzy ktoś? Baboczek jakiś? No niestety, to jest znowu ten T-49. Skąd on wali? Gdzieś stamtąd pewnie. Nie mam naprawiarki, ale lipa. Oho. Teraz liczę na piękny strzał od baboka. No, będzie strzał od baboka. O, jest ten dziadostwo małe. Na szczęście zostało wyspotowane. Zaraz mu przypieprzę. Nie mam tu żarówki, to też jest pewne utrudnienie. Poczekajmy. O, nie trafił. Nie chcę go zostawiać na tyłach. Co to tutaj jest? Co to jest za gościu? Już ja jadę do ciebie. O! Siema. O kurde. Dobra, ktoś go tam zgasił. Jest Leoś tu. O kurczę się... Ding dong! Na szczęście to wygrywamy, ale... Ding dong od boku, albo jak gdzieś w gąskę dostał. Tylko, że on już to stąd nie ucieknie chyba mi. Ten Leoś. Może z baboczka dostanę? No, widzicie, na mapce też jest ten wiatraczek. Jest. Malutki. Mógłbym stąd ruszyć. Tylko, że wtedy ten jagdpancer mnie chyba dupnie. Nie, dobra. Zjadę tam. I wypłoszę gościa. Chociaż dostanę od tego lajta, ale dobra.
Ale powiem wam, że to ogłuszenie, nie dość, że obrót jest zmieniony, to jeszcze ogłuszenie jest dodane, które powoduje... O, tutaj mnie ten jak pancer... O, kurka wodna, no tyle jechałem, żeby coś mu zrobić. Ale masakra. Lajcik już jest u nas w bazie. Czy go ciepnę stąd? Niestety nie. No to zabiję tą. Czyli mamy ogłuszenie, żeby jeszcze bardziej znerfić mobilność. No to wyobrażacie sobie, jak czołgi będą ślamazarne, a ponieważ 15 metrów jest... No z takiej odległości to w ogóle nie ma... Chociaż pod kątem... A. 15 metrów splesza jest na tych najlepszych artach, czy tam 16 nawet. Więc ogłuszenie będziemy mieli często. Nie wiem, czy to fajne. O, widzę kawałeczek ciebie. Ciekawe, czy celne działo niemieckie. Dupa. O, widzieliście? Walnął gościowi, już nie będzie czegoś takiego, że jedzie czołg do artylerii i ten mu pieprznie i koniec, one shot. Nie będzie takiego czegoś. Zobaczmy jakiegoś baboczka. A ja tu nic nie zrobiłem w tej bitwie. 2000 obrażeń. No i dostałem, ale co zrobiły baboki? To jest bardzo ciekawe. Więc ten babczacik zrobił 775 obrażeń, mimo że trafił 4 razy, a z pleszem 7. Ale i ciekawe, ile on zarobił. Zaraz zresztą zobaczymy. Te 92, 7 razy gość strzelił, raz, 6 razy trafił z pleszem, zadał obrażenia 422. To mi się podoba. Zakładając, że kasę artyleria będzie miała za to ogłuszanie, to myślę, że to jest fajne. Chyba, że nie miałaby. Dobra, gdzie tu jest jakiś babok? Uwaga, uwaga. Batchat. 4 razy strzelił, tylko niestety bidulek. 3 razy z pleszem trafił, o ile dobrze widzę. I tu jeszcze coś 3 na 2. Direct hits, czyli bezpośrednie trafienia, penetracji 2 miał. 396 obrażeń. Dobre. Dobre, zaraz to sprawdzimy. I jest obiekcik. 11 strzelił, 6 razy trafił, 2 z pleszem, 1627. Tylko też nie wiadomo, co to za gracze są. No sprawdźmy, ten, co tak mało zadał. Na przykład ten, czy to jest dobry gracz. Czy tu będą dane? A nie, to są tylko dane z tego serwera. Lipa, bo nie można podejrzeć... Więc dobra, słuchajcie, wylosowało Prochorówkę, więc jest dobrze. Od razu wam powiem fajną rzecz, którą zauważyłem, grając babokiem i z góry obserwując pole. Otóż, moi drodzy, ludzie zgłupieli bez golda. Przed chwilą byłem świadkiem, jak kilka czołgów napieprzało w Mausa i kompletnie nie mogli sobie poradzić z rozwaleniem go. O kurde, to są jaja jakieś. O, jest esetka. Spróbujemy mu coś zaraz sprzedać. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Okej. Widać go jeszcze? Niestety nie. Ale jest ten miksik. Dobra, poczekamy, aż się coś ciekawego tu pojawi. Uwaga, uwaga. No bo mam nadzieję, że w końcu się... O! Malutki. 269, jak widzieliście. Tylko dlaczego gościu nie ma ogłuszenia, to nie wiem. Bo do licha ciężkiego powinien. O, jedzie Mausik. Będzie dobrze.
Szkoda tylko, że na górkę tak mało naszych pojechało. Dobra, zobaczmy za ile teraz wyjdzie strzał. Jest kolejny raz. 11, 10. Poczekamy. A ty byś chciał coś dostać, chyba mały, co? Oj, chciałbyś. Nie ruszaj się, no. Dobra, to wolę w mausa. Esetka dostała, to teraz... 203! Kurka, widzieliście to? O kurczę, zapomniałem aż, że trzeba się ruszać. 203! Masakra. Teraz w jakiegoś meda spróbuję. Ciekawe tylko, ile kasiory czy tam czegoś jest za to ogłuszenie tak zwane. Tutaj bardzo sobie tak, kurczę, poczynają. Chciałbym w medale, jak widzicie. Dobra, skończę tą esetkę. Kończymy setkę za sekundę. Kurczę, 107, ale jaja. Dobra, już gościu przyjechał do mnie. Aaaa! O, mamma mia! O nie! Co to było? T54... Ja dostałem ogłuszenie od Arty. Zobaczcie, Arta mnie nie może rozpieprzyć. Strzela tu gościu. Nie mam naprawiarki, ale wstyd. O, jest gościu. No niestety, teraz już pobiegł. Ale czy mi się wydawało, czy dostałem direct hita od Baboka i nie zdjął mnie? Chyba tak. Czy ja tutaj coś zrobiłem? Zrobiłem. Parę razy tam trafiłem, te mocno opancerzone czołgi. Nie wiadomo, czy miały, ale to sobie sprawdzimy. 792, jak to było? 3 razy strzeliłem, raz trafiłem bezpośrednio, 2 razy trafiłem splashem i to dało 792, czyli bardzo słaby... Okej, słuchajcie, takie pierwsze koty za płoty, chciałem wam tylko zaprezentować, co tu mniej więcej jest. Oczywiście tych wniosków w miarę testowania będzie dużo, dużo więcej, a dzisiaj macie przynajmniej obraz, jak to mniej więcej wygląda. Także żegnam się z wami, do usłyszenia.